Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie, moi drodzy, nagramy na archiwum Mon Bazu z rana. Łyk kawy, życzę dzisiaj Dzień Kobiet, więc wszystkim życzę smacznej kawusi. Dzisiaj wszystko udać się musi. Tak bym to powiedział. No chyba, że mieszkacie na Rusi. No to wtedy już tylko pomoc znajdziecie u mamusi. Dobra, moi drodzy, takie cringe'owe hasła z rana. Lecimy. Syrop. Gdzie jest syrop? Syrop, nie ma syropu. No to muszę skoczyć po syrop, tak? Dzień kobiet, to one chcą codziennie. Słuchajcie, można powiedzieć tak. Ja nie obchodzę Dnia Kobiet. Dlaczego nie obchodzisz Dnia Kobiet? Ponieważ ja codziennie mojej kobiecie daję odczuwać, że jest dla mnie bardzo ważna. Dlatego ona ma codziennie Dzień Kobiet. Ciekawe w jaki sposób, co? Tak mogą powiedzieć. It's Friday then. Kiedy Dzień Batman... A, właśnie! Podobno, moi drodzy, wyszedł ten Batman film i podobno jest normalnie taki, że to nie jest takie taka bajeczka i podobno niektórzy to do tego Jokera porównują, że bardzo dobry film. I tak, czy wy ktoś widzieliście już ten film? Bo ja to tak nie oglądam, słuchajcie, filmów o superbohaterach, ale no tak samo o Jokerze, no ja nie oglądam i nie interesuję się komiksami, ale film na przykład Joker bardzo mi się podobał, bo on w ogóle jakby, ja go nie traktowałem jako film o jakimś tam superbohaterze, czy tam jakimś gościu, tylko z punktu widzenia psychologicznego on jest bardzo ciekawy i taki bardzo... Co? Masz klucze może? Mam. Bo nigdzie nie ma żadnych. Tak mówisz dziwnie głośno. Masz ławki na uszach? Tak. No bo tak głośno mówisz. Co? Słuchaj, w mojej kurtce, w lewej kieszeni mojej kurtki. Tutaj w szafie znajdź. Czekajcie sekundkę. Jestem już. Paty idzie do paczkomatu. Przyszły nam, moi drodzy, rekord. W multiskrytce w paczkomacie znajdują się 4 paczki. Czy wy to rozumiecie? Czy nagrody? Nagrody już wysłałem do was. Wczoraj wieczorem wysłałem nagrody. Wrzuciłem wam zdjęcie na Discordzie dla subskrybentów. Jak dotrą, to stracą wartość? A to nie jest tak, że właśnie... One właśnie zyskają na wartości, bo w czasach, gdy pieniądz spada, to liczą się rzeczy materialne, a nie waluta. Czyli to jest sprzęt amerykański, za dolary kupowany, to on tylko i wyłącznie zyska na wartości. Chłopie, będziesz sprzedawał za gruby pieniądz. Tam jest ten chłop też. Idę do niego.
Ej, wczoraj dodałem newsa i się ze mną ktoś nie zgodził, a ja czytałem uważnie bardzo dużo artykułów. Napisałem w newsie na Twitterze, że Ukraina, przepraszam, że Rosja za 3 dni, bo 11 marca, planuje odłączyć się od globalnego internetu i przejść na swój wewnętrzny runet. To działać ma mniej więcej w ten sposób, że oni tak jakby będą mieli dostęp do niby normalnego internetu, tego co my znamy, tak jak teraz z niego używamy, jednak on będzie cenzurowany i weryfikowany. Wiele stron będzie tam po prostu na tak zwanym cenzurze i treści nie będą takie ogólne, dostępne do wszystkich, tylko będą niektóre ograniczone, nie? Ale to nie jest plotka, nie, czat, to nie jest żadna plotka, słuchajcie, bo Rosja już od 2018 robi testy tej swojej wewnętrznej sieci i już raz tak, już wielokrotnie to robiła, te przepięcia. Mało tego, robiła to na tyle dobrze i dyskretnie czasami, że nawet niektórzy się nie zorientowali. Tam też dochodzi do tego, że oni chcą teoretycznie zrobić tak, że gdybyś, oczywiście propagandowa to jest informacja, że to jest dla bezpieczeństwa wszystkich, którzy używają internetu, że gdyby Zachód się zdenerwował i odpiął Rosję od internetu, to oni będą mieli swój wewnętrzny rosyjski. No, to jest, pamiętajcie, to jest dla dobra narodu, a nie tam dla widzimisię, nie? No tak jak Korea, a Chiny też mają, no. Znaczy wiesz, w Chinach to w ogóle jest taka sytuacja, że tam na przykład chyba jest... W Chinach to jest w ogóle tam jakiś... Że każdy internet to ma na dowód, nie? Czy jakoś tak. Nie, tam Steam chyba jest na dowód, czy jak to tam działa w Chinach. Żeby Steam mieć i żeby używać Steama, to trzeba na dowód zarejestrować. Żeby nie było jakichś cheatów, czy oszustw, czy czegoś tam, nie wiem dokładnie o co tam chodzi, ale wiem, że chyba to o Chiny chodziło. Czasami się tak myślałem, że wszędzie powinno być coś takiego, że trzeba podawać dowód osobisty. Inaczej, bo żeby mnie ktoś dobrze zrozumiał. Ja cenię sobie, jak to się mówi, bezpieczeństwo w sieci i anonimowość, ale w niektórych wypadkach fajnie by było, gdyby niektóre rzeczy były jednak zarejestrowane na osobę i nie były totalnie anonimowe, bo wtedy by to moim zdaniem podnosiło jakość usług. To znaczy... Ludzie by mniej cheatowali, bo by na przykład cheatowanie było uznawane za przestępstwo. Albo na przykład nie oszukiwaliby na pieniądze na niektórych platformach, bo po prostu by im się to nie opłacało, bo to też by było jako przestępstwo. Wiesz. Nie, no tak, czasami się tak myślę, a potem sobie myślę, nie, no dobra, ale to jest takie ograniczenie tej wolności, nie, tej internetowej. I to też niestety ma swoje minusy, no. O, Kamil Tumulec, a właśnie. A czy ktoś pamięta, kiedy właśnie ten Tumulec, czy jak on tam się nazywa, kiedy on ma te urodziny? Bo to niektórzy pamiętają, kiedy. Niektórzy to bardziej pamiętają niż urodziny swoich rodziców. Dobra. Pusta beczka. Czy my dojedziemy do domu z tym wszystkim? Zobaczmy. 8/7.
Dobra, zarabiamy. Jedziemy. Kto to? Tumulec sobie wpisz. Dowód Tumulec. Co będzie pierwszy? Nowy internet dla wybranych inteligencji, czy ograniczenia skomentowania dla ludzi niskim IQ? Nie mam pojęcia. Nie. To wiesz, czy tyczy się to gier jak CS, nie będzie serwerów dla Rosji, to raczej rosyjscy grać będą, jak to wygląda? Nie, no, wiesz, to nie jest tak, że oni wszystko będą ograniczać, nie? To będzie raczej na zasadzie... Wiesz, pewnie porty poblokują pewnych rzeczy i tu są dwie opcje. Jeśli chodzi o gry, bo tam niektórzy gadali, że Counter-Strike będzie bez ruskich. Raczej to się nie wydarzy, raczej to normalnie będą mieli dostęp, bo by musieli im porty poblokować na te serwery. Raczej będą normalnie mogli grać, jak grali do tej pory. No chyba, że naprawdę poblokują i wtedy będą mogli tylko wewnętrznie grać Rosjanie z Rosjanami. I będą mieli swoje własne wewnętrzne serwery, ale raczej wątpię w to, żeby to tak wyglądało. Tu bardziej chodzi o rzeczy związane z dużymi portalami, z dużymi serwerami, dużymi serwisami, jakimiś informacyjnymi też. Chyba bardziej o takie rzeczy chodzi. Tak, YouTube, Twitter, Facebook, strony z transmisjami na żywo, z telewizyjnymi. Ja mam wrażenie, że w CS nie spotykam Rosjan przez kilka dni. Właśnie. Nie wiem, czy trafiliście kiedyś, moi drodzy, na taką sytuację, że... Bo może teraz niektórzy bardziej to rozumieją, bo mi się wydaje, że przed tym konfliktem właśnie, który się pojawił, niektórzy tego nie rozumieli, więc teraz bardziej to zrozumieją. Mianowicie, nie wiem, czy wam zdarzyła się kiedyś taka sytuacja, że trafiliście na kogoś, kto mówi ewidentnie no, w języku rosyjskim i pytaliście się na przykład, where are you from? From Russia? I on z wielkim oburzeniem mówił, nie, nigdy w życiu, ja jestem z Ukrainy. I dla osoby, która nie umie w tym języku, dla mnie ten język brzmi tak samo. Ja nie wiem w ogóle, czym się różni rosyjski od ukraińskiego. Ale teraz mam nadzieję, że rozumiecie bardziej, dlaczego oni wręcz z oburzeniem traktowali te słowa z obelgą, że oni nie są wcale z Rosji, tylko z Ukrainy. I bardzo często spotykałem się w grach, gdzie po prostu słyszałem ten akcent, mówiłem, a ty musisz być z Rosji. A on mówił, nie, jestem z Ukrainy, kolego, nie. I jakby... Tutaj jest to do zrozumienia, nie? Czy Polaków często mylą? Polaków często mylą? No tak, no bo my mamy... Inaczej, bo my mamy bardzo podobny akcent, jeżeli chodzi o mówienie słów angielskich, ale nasz polski akcent jest trochę inny. My potrafimy tym akcentem do ruskiego, angielskiego się jakby przybliżyć, ale my inaczej mówimy. Polaka rozpoznasz, stary, że to jest Polak, jak będzie po angielsku gadał. Serio, to od razu rozpoznać, bo ty wiesz mniej więcej, w jaki sposób on kończy tam twardo, nie potrafi tych niektórych słów wymawiać. No, także to jest raczej do rozpoznania. Zaczynamy szóstą falę. Dziś wzrost przypadków o 1-2%. Co to jest 1-2%, mój drogi, w kontekście tego, że ty nie masz suba przy niku? Powiedz mi. Albo w zdaniu. No nie no, to są te filmy, kiedy powyjeżdżali do Wielkiej Brytanii i tam nagrywali. So, how I can take, kurwa? No ale ty mi, kurwa, no. So, where? How I can take? No. Forfeiter? Get out of here,
Gerari hier, pa jaka Franca. Keep up the be, my, my, my be. Keep up. Popa jaka Franca. Gerari hier. Kurde, gary move out. Forfeiter. To był jeden z takich pierwszych, no. Myślę, że to był jeden z pierwszych takich właśnie giga virali. Myślę na YouTubie polskim. Na suba trzeba sobie zasłużyć podobno. Czyli co mam zrobić? Dobra, to obiecuję wam, że obiecam wszystko, co chcecie. No. Już zasłużyłem? Obiecuję, obiecuję. Czy zagrasz w Detroit? Pytanie. Co wszystko, wieciutki? No nie, no bo ty byś chciał, już ja wiem, co ty byś chciał. Ty już czekasz, aż zagram w tego. Obradin. Kurde, w Obradina to by trzeba było zrobić tak, że się w niego zaczyna grać i się w niego cały dzień gra, bo potem to się zapomina, o co tam chodziło w tej grze. Witam, widziałeś nowy filmik i Samu znowu złodzieje? Tak, widziałem. Ale powiem wam szczerze, że ten film, że przychodzi do niego w trakcie, gdy on nagrywa film, przychodzi do niego sąsiad, że się też do niego wkradł, to już niestety wygląda na ustawkę. Przepraszam, że tak mówię. Może to jest naprawdę przypadek, ale to wygląda, jakby oni sobie wyreżyserowali po prostu to wszystko, nie? Co myślisz o grze? Ostatnio ją znalazłem i się zastanawiałem nad nią. Ale o jakiej grze? Bo ja nie wiem, Fractal. Mówisz o Monbazu? Bardzo przyjemna. Po tylu godzinach grania, ty tylko jeszcze masz coś do blokowania w Monbazu? Tak, jeszcze mam mucie. Jeszcze mam takie, powiedzmy, ostatnia godzina, dwie farmienia hajsu. A potem już takie granko właśnie w endgame'ie, robienie fajnych rzeczy, takich przyjemnych i będę nagrywał później materiały. Obradina cały dzień? No na pewno byś chciał cały dzień Obradina. A, czyli się więcej się pojawia niż zużywa. To spoko. Dobra, to musimy w takim razie jeszcze dodać parę. To jest 174 i jeszcze możemy dodać nowe. Okej, to idziemy. Już w lokalnej gazecie jest napisane. Typ, co odwiedził Isamu. No nie wiem, no ja wam mówię, no to dla mnie wygląda jak... Kurde, wyreżyserowana sprawa dla reportera i że tam i Samu, że mu się wkradają, no po prostu dla mnie to dziwnie wygląda, no. Szczerze, nie wiem, równie dobrze mógł se to, przepraszam, no to są teorie spiskowe, tak, to jest internet. Równie dobrze chłop se może tak nagrać, żeby zrobić po prostu wokół siebie trochę więcej informacji. Że nie wiem, że wrócił do streamowania, że żeby zasięgi wzrósły, ten. Nie wiem, może być, a może być faktycznie, że są tacy wariaci, którzy łażą i próbują po domach się wkraść, no. Nie wiem. Czy sobie wychował widownię patologiczną? Nie, no i Samu tam się jeszcze ogarnął trochę.
Myślę, że oni w ogóle wszyscy zobaczyli, że to nie ma sensu. Chociaż Nitro to się nie zmienił, nie? Nitro, oni są wszyscy... Wiecie, no, ich początki każdy wie, jak wyglądali, tak? Ich filmy na YouTube'a. Jak oni nagrywali wspólnie filmy, to na dzień dobry się witali, że obrażali swoje matki, że co oni to z jego matką w nocy nie robili, tak? Gdzie nie siadali. No to wiecie, to jest tego typu humor, nie? Że na dzień dobry obrażasz sobie matkę i jest wszystko super. Także generalnie tego typu. Tego typu bands. Tego typu bands. A dobra, i teraz tak. To wszystko tu. I teraz trzeba to jakoś tutaj, moi drodzy. No właśnie, jak to zrobić? Tutaj to jest tu. To. Czy to jest zapętlone, czy nie? To jest zamknięty obwód? Nie, to nie jest zamknięty obwód. Trzeba go. Okej. I to tutaj nie pójdzie. Dostanie? Nie, nie dostanie. Dobra, to musimy to zamknąć. Troszkę inaczej. Siema, Nir. Witam. Witam serdecznie. Dobra, musimy iść po zapałkę. Czyli po rozdzielacz. Idziemy po rozdzielacz. Tutaj się robi. Super, 100%. Kolejne się zrobi. O. Idziemy po to. Dobra, zróbmy taki rozdzielacz i patrzcie, ja byłbym za tym, żeby to tutaj zapętlić, a tutaj to dać do te, no i właśnie, o tak, i teraz na tą rolkę, żeby nawinąć. Okej, a to jest połączone z, no właśnie patrzę, z czym to jest połączone, z tym. Czyli teoretycznie powinno być teraz ze 180, tak około, zobaczmy, czy jest tyle. Około 180. Co? Czekaj, no to nie, no to coś odpiąłem. To jak to jest połączone, to jak to działa? Idę to zobaczyć. Czy to znaczy Mombazu? Nie wiem, możesz wpisać sobie, co to znaczy Mombazu. Ja nie wiem. Może nawet kogoś obrażam w tym momencie, jak czytam ten tytuł, ale to chyba nie. Okej. Nie mam pojęcia. Podpinam to wszystko, tak? Może się uda, a może się nie uda. Zobaczmy. Czy jak teraz podpiąłem, to już jest lepiej, czy nie? 184! Teraz to tak! Teraz to jest. Zobaczcie, jak rośnie. A? Jak rośnie. Idzie do przodu. No i cudownie. To jeszcze możemy do 200 dobić. To idziemy do tyłu i zrobimy do 200. Tutaj? Gdzie to jest? Tutaj są z tyłu te drzewa. One wyrosły teraz, nie? Otóż to. Tutaj. I idziemy teraz, przyniesiemy sobie jeszcze krążek jeden. Przyniesiemy, gdzieś tam leżał. Jakie plany z połączeniem tego tyle z punktami kanału? Czy są plany? Są plany.
Ale ja nie wiem, czy to dzisiaj będziemy robić, bo... Znaczy, mówiłem, że dzisiaj, ale jak będziemy na NVIDII, to tego się nie będzie dało zrobić na NVIDII. Więc musiałbym to u mnie na kanale zrobić. O, tutaj mamy to. Dobra, weźmy sobie tutaj te. I jeszcze musimy te takie wkrętaki, nie wkrętaki, tylko te kliny, kołki. Musimy sobie wziąć to. Sprouts, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, dziesięć mamy. Dziesięć wystarczy, chociaż nie, więcej jest potrzebnych. Więcej jest potrzebnych. Dobra, uwaga, robimy. Teraz tak, tu. Dobra. It's Friday day. Dobra. To już jest. To już jest. To musimy zrobić. Dobra, to już jest połączone. To nie jest połączone. To nie ma. Ten nie ma. Dobra. To już jest powbijane wszystko. To jest powbijane. Ten jest pusty. Dobra, i to musimy ze sobą połączyć. Czyli tutaj mamy cztery wszystkie. Teoretycznie można by było to puścić. I można by było to tak zrobić. O, to jest w ogóle dobre, bo... O, to jest to. Poczekajcie. Tu zrobimy w ten sposób. To zrobimy tak. A to możemy śmiało połączyć właśnie w ten sposób. W ten sposób i to połączymy z tym. Czekajcie, to chyba w tą stronę musi iść. Przez co moim zdaniem doszło parę ładnych drzewek tutaj do tego naszego. Tor już kupiony, jeszcze nie kupiony. Siema Knachu w ogóle. Zobaczmy, ile jest teraz? 191. 191, no. No to dawać jeszcze jedno to i kurde elegancko i mamy to. Tutaj nasadziłem drzew trochę. Dobra. Łódka i pijak do łódki. Jak kupię, to wtedy pijak do łódki normalnie będzie wsadzany, tak o. Pijaka do łódki. Będzie super żart. To nie. Dobra, w ten sposób. Dobra, jeszcze dwa. Patrzę, który jeszcze drzewo tutaj jest niepodpięte. Dobra. I zrobimy, żeby było 200. I ostatni. O. Dobra, zróbmy. A, moim zdaniem to jesteśmy w stanie połączyć, żeby było 200. Tylko musimy mieć... Musimy mieć te... Wszystkie linki. O, 10. 10? 7, dobra, bierzemy. Nie no, ta... Słuchajcie, ta konstrukcja jest przemyślana, no o co wam chodzi. Dobra, patrzcie to. To odpinamy. I podpinamy. Dobra, już jest jeden więcej. Teraz tak. A, i tutaj jeszcze są takie dwa. No. No. Patrzcie, jak to jest przemyślane wszystko. Widzicie to? Te połączenia, to wszystko, to wy... Czy to wy w ogóle wy to widzicie?
Jak to jest wszystko przemyślane. Podoba mi się to. Ile jest teraz? 198. No i jeszcze dwa połączymy i mamy git. Rozdzielacz weź? Nie, no stary. Patrz, cyk. Ile tu mamy? Jeden, to nie, to ten weźmiemy. Mamy 5. A co tam było na czerwono? Że cold outside, okej. Tutaj to będzie ciężko połączyć, a jednak. No dobra, i tam jeszcze jest jeden. Poczekajcie, bo my chcemy zrobić... No właśnie, bo my chcemy tak zrobić. Nie, ciężko. Chyba, że... Zrobić tak. Że to weźmiemy i tak damy. I wtedy to damy tu, a to damy tu. Super. Czyli mamy już 200, czy nie? Aha, jeszcze to nie jest połączone. Chyba, że... Nie, czekaj, to. No, czy to jest połączone już ze sobą? Zobaczmy. 200! Nice! Dobra, mamy, moi drodzy. Tyle, ile chciałem. Tyle, żeśmy dobili. Dobra. Możesz wydać na tuning auta jak chcesz. Bąkol nie kupił wszystkich części, kolorki, etc. Track i łódkę. Możesz jeszcze kupić... Tak, to co napisał, to jest prawda. Czyli tu jeszcze z tych rzeczy, którzy ogólnie nie wiedzą, nie śledzą tego, co ja jeszcze w tej grze muszę zrobić, żeby zrobić wszystko, co gra oferuje. Ogólnie, wiecie, teoretycznie można robić dużo rzeczy, bo tam można jeździć, jakieś pierdołki zbierać, jakieś takie, o, tak jak tutaj, jakieś radyjka, jakieś części do samochodu, takie pojedyncze. Żeby można powiedzieć, że a, zrobiłem tą grę na 100%. Ogólnie gra jest w Early Accessie, więc pamiętajcie o tym, że nie da się jej przejść w tym momencie, no bo każdą następną rzecz, którą z każdym update'em, a tych update'ów dużo ten twórca dodaje, będzie oznaczało, że znowu musicie coś zrobić w tej grze, żeby ją można było uznać, że ją ukończyliście. Więc jedynie co na ten moment możecie zrobić, dopóki oczywiście nie bierzemy pod uwagę tych wszystkich update'ów, które w przyszłości jeszcze wyjdą, a na pewno wyjdą, no to zostaje mi kupienie takiego toru, racetracku za 75 tysięcy dolarów, czyli to już w sumie za chwilę będziemy mieli. Następnie 20 chyba tysięcy około, plus minus, kosztuje motorówka, taka łódka ze silnikiem, którą możemy kupić i będziemy mogli nią podróżować, pływając. To są dwa największe i ostatnie zarazem wydatki, które w tym momencie muszę zrobić, żeby można było uznać, że już tak naprawdę wydałem pieniądze na wszystko, co najważniejsze. Bo oczywiście tam później zostają jakieś tam części, których nie kupiłem, jakiś tłumik innego rodzaju, bo tych tłumików jest ile, ale wiecie, no to nie będę kupował wszystkich rodzajów 10 tłumików, no bo skoro używam jednego, no nie kolekcjonuję takich rzeczy. No wyścigi na torze, no jak wtedy kupię, no to jeszcze wyścigi na torze, ale ja mówię o rzeczy takie, do których, po co ci hajs? O, w ten sposób, nie? No... Także to jest właśnie ta sytuacja z tych rzeczy. A potem idę po milion? Nie pójdę po milion. Czemu nie zrobię ogniska na plaży i nie podpalę tych... W ogóle tu jest zioło i to zioło będę chciał... O, właśnie. Będę chciał to zioło tutaj za chwilę ogarniać. Mówisz ognisko i żeby popalić? No ale to bym musiał przynieść wszystko, no. Bez sensu. Ognisko na plaży. Tari-ta-tam. No. No. A co to za roślinki? To są ziemniaki. Zwane także kartoflami, zwane także bulwami i zwane także pyrami. Albo... Jeszcze jakoś tam inaczej. Co jest? Wskoczyłem do wody.
Jakubi, jesteś na naprawdę... A, co ci będę gadał? Dobra. Widziałeś, co jest na minus jeden w domku? Widziałem, Spider, przecież filmik wrzuciłem wczoraj na YouTube'a. W którym to sprawdzałem. Słuchajcie, wczoraj pojechaliśmy z Patrycją zrobić zakupy do marketu. Zrobiliśmy zakupy ogólnie takie spożywcze, żeby całą lodóweczkę zapełnić. Trochę mięsa, warzyw, ogólnie jakichś takich rzeczy. I trochę chemii, w sensie płynów do prania, do płukania, jakieś tam środki czystości, jakiś szampon, jakieś takie ten. Wydałem rekordową kwotę. Nie pamiętam, ostatni raz taką kwotę wydałem, jak robiłem przygotowania do imprezy duże, takie, że jeszcze alkohole kupowałem i ogólnie 880 zł, moi drodzy, za koszyk, który nawet pełny nie był. No. Pewnie byś pojechał bez baby, ale nie, ja właśnie no, specjalnie z Patrycją jechałem, bo ona właśnie jakby brakowało nam tych rzeczy takich, na które w sumie ja nie zwracam za bardzo uwagi, nie? Tam wiesz, jakieś szampony, mydła, proszki do prania, płyny do mycia podłóg, jakieś takie, no to wiesz. No ja tego nie kwestionuję, no bo to te rzeczy są potrzebne, bo tym trzeba myć, nie? I sprzątać. Wiecie, to jest wydatek, tego się nie kupuje co tydzień, to się kupuje czasami raz na nawet kilka miesięcy. Niektóre te takie rzeczy. Po co płyny do mycia podłóg? No właśnie nie wiem, nie? Wystarczyło. Słuchaj, to jest tak. Ja jako facet używałem przez wiele lat płynu do naczyń, do wszystkiego. Do mycia naczyń, nawet do mycia rąk, do mycia samochodu oraz do mycia podłóg. I było dobrze. Nie no, do włosów to nie. To nie używałem do mycia włosów. Ale myślę, że płyn do naczyń do włosów by się nadał. Bo wiesz, on dzięki temu tłuszcz schodzi, nie? Włosy jak masz brudne, to masz tłuste, więc wtedy też prawdopodobnie byś umył. Problem polega na tym, że niestety nie jest atestowany do takich rzeczy, więc płyn do naczyń mógłby ci zepsuć włosy oraz skórę głowy. Więc ogólnie byłby na pewno niezbyt zdrowy dla twojego organizmu. Znaczy jest atestowany, ale nie jest do tego kierowany, do takich rzeczy. Czy jak tak z płynami pod prysznic dla panów, czyli wszystko w jednym? Nie, my ostatnio używamy takiego płynu, takiej duże, do, jakby taki żel do wyciskania w takich dużych pojemnikach z bambini z takim miśkiem. I to są takie hipoalergiczne. Jezu, to potem wam pokażę. Bambini, nie bambini? No, jakoś tak się to nazywa. Coccolino? Nie no, coccolino to jest do ubrań, do prania. Co zamierzasz dzisiaj robić? To co każdego dnia. Nic ciekawego. O, Coccolinko napisał, to ja, to ty.
wczoraj, moi drodzy, możecie... Zapraszam was wszystkich na mojego Instagra... Czekajcie... Czemu mi napisała, że ZUS do zapłaty? Ja już zapłaciłem ten ZUS. Okej. No dobra. Czekajcie, co ja mówiłem? O czym mówiłem? Bo mnie tu księgowa coś z tropu zbiła. Nie wiem, kawy się napiję. Ile płacę za księgową? Oj, teraz podwyżkę wzięli. Dwieście coś na miesiąc. Kurde, teraz aż głupio mi powiedzieć, że nie pamiętam. Coś powoli do 250? Coś, przepraszam, że nie pamiętam, bo teraz właśnie nie pamiętam podwyżkę. No ale w każdym razie wzięli podwyżkę, teraz była dosyć odczuwalna. Więc tak. Dostałem 5 reklam. Xbox, Coca-Cola, Vansy, Virgin. Panie Tomaszu, może mi pan powiedzieć, z jakiego rejonu świata pan jest, czy z jakiego IP, na jaki kraj pan ogląda? Bo chętnie bym się dowiedział tych rzeczy. Z Londynu, tak? UK. Dobra, czyli Wielka Brytania ma reklamy. Okej, okay, rozumiem. I to rozumiem, jedna za drugą był blok cały reklamowy. Okej. Dziękuję za informację w takim razie. Gdyby panu przeszkadzały te reklamy, to pan może zawsze subskrypcję kupić na kanale i one... Subskrypcja wyłącza reklamy na tym kanale, na którym się ma suba. I wspierasz streamera. Dokładnie. Albo adblocka. Ja ci dam adblocka zaraz. Ja ci dam zaraz adblocka. Ja wyłączam adblocka jak oglądam kanał Bonkola. Wiesz, jak to brzmi? Siema w ogóle, Patrol, cześć. Ja ci powiem, jak to brzmi. To brzmi coś takiego. Tak ba... Słuchaj. Przychodzisz do sklepu i mówisz tak. Tak bardzo pana szanuję, do właściciela sklepu za ladą, że dzisiaj nic nie ukradłem. Miłego dnia. Ty chamie jeden. Czy adblock to kradzież? Czy adblock to kradzież? Nie, adblock to nie jest kradzież. Czy opluł widza? Ja zawsze... Nie, gdzie odplułem widza? A nie, to teraz to nie. O, Impaczes, pa, uczcie się, uczcie się. Widzieliście go? Impaczes jest szefem od 9 miesięcy. Dzień dobry, szczęść Boże. Dzień dobry, szczęść Boże, wszystkiego dobrego. Ja, hoppy. Fajno. Dziękuję.
Czy z adblocka trzeba się spowiadać? Tak, trzeba się spowiadać, ale nie wystarczy, bo ja potem zadośćuczynienie, ja już mam dogadane z księdzem, że pokutą będą właśnie subskrypcje tutaj na kanale. Tak, 10 subskrypcji, żeby rozdać za pokutę. Tak jak 10 zdrowasiek. Ja mam suba i adblocka i mam reklamy u ciebie. Patrol, wiesz czemu masz reklamy? Bo oglądasz na pancerniku i tam jakimś cudem są, w ogóle ja nie wiem jak to się stało, ale wyświetlane są na zewnętrznym źródle, na API zewnętrznej są reklamy. I one wtedy nie weryfikują, wiesz. Jakby nie patrzą, czy masz suba. Oni tu pracują. A, bo ja chciałem im zioło sprzedać. Poczekajcie. Sprzedamy im wielkiego bydlaka. Patrzcie, sprzedamy im konkretną liczbę. 10 paczek. Nie, nie chcą. No to pojedyncze im sprzedamy. No dobra. Przeklinałem, kłamałem, nie słuchałem mamy, używałem adblocka u Bąkola, więcej grzechów nie pamiętam. Kurde, ja se pamiętam w tym... Przecież jaki to był stres, jak se przypomnę komunię... Pierwsza spowiedź święta i później każda kolejna. Jezu, to trauma była. To ja pamiętam, jak ja... Bo to wtedy regularnie trzeba było chodzić. Tam się chyba raz w miesiącu, czy jakoś tam chodziło. Pamiętam, bo były specjalne wtedy. Raz w miesiącu była specjalne, że dzisiaj dla klas takich, takich, o tej godzinie i o tej godzinie. I to było podzielone, że klasy jeden tyle mają dzisiaj w czwartek o 17:00. I się szło, i się czekało, bo to w zależności, gdzie chodziliście. Jak chodziliście, jak nie wiem, byliście ze wsi, to pewnie nie było tak, ale jak w mieście mieszkaliście i było trochę więcej młodzieży, no to ona było te podzielone, nie? Że była spowiedź o tej godzinie i o tej, przychodziła powiedzmy szkoła numer 2, tam przychodziła jakaś inna w jakiś dzień. Przecież taki kurde stres, tam czekasz, się powtarzasz, tak, o, czy na pewno dobrze, czy tu, to, czy, a czekaj, czy to mam powiedzieć, czy to mam nie powiedzieć, a to nie wiem, czy to, kurde, dajcie spokój. Witam ciebie, siema Pablo, siema nieznajomy, super, cześć. W ogóle mówienie randomowi w budce swoich grzechów, top 10 pomysłów. No dobra, dobra, wiem już, że tu próbujesz już teraz tak zrobić dymy, no, no, no. To nie jest random. Spowiadasz się, on jest pośrednikiem między Bogiem a tobą. To żaden random. Dokładnie. No, fajnie, Patrol, pięknie. To będzie zapamiętane tobie. Chłop w kietce. Śmiechu warte. Piłeś te piwa z konopi? Piłem. Piwem pija z konopi. Ale które? Mówisz o buchu? Bo buch to jest w ogóle cyganione piwo. Ja potem... Ja kiedyś je piłem tak samo z tą wódką i niestety naczytałem się bardzo wielu niezbyt przychylnych opinii na temat tego, w jaki sposób jest wykonywany i że jest to zajebisty skok na kasę.
No trzeba przyznać jedno, nie? Że jeżeli chodzi o Palikota, to on się na tych rzeczach, on ma łeb do interesu, nie? W sensie, no wie jak te wyciągać hajs, no. Dobra. Czy będę kupował rajstraka? No tak, no właśnie wszystko co teraz robię do tego jednego zmierza, tak naprawdę. Wszystko co tu robię. Dobra, moi drodzy, to już... Okej, dobra, to zostawiam, napiję się, siup. Idę zapisać, styknie, bo jest godzina 11:15. Bułeczkę, idę sobie bułeczkę zjeść. Świeża bułeczka z piekarniczka. No już nie będzie taka ciepła. Myślę tylko z czym. O, wiecie jaką mam szynkę dobrą? Kupiłem kindziuka. Lubicie kindziuka? Idę sobie zrobić. Przekroję. Dobra, zapiszmy sobie. Cyk. Fajnego masz kindziuka, ja, kindziuk, hopie. Ale kindziuk to w ogóle... Powinien być taki czosnkowy mocno. No. No i zapisane.